Więc ja pozwolę sobie pewne hasłowo zarysowane tematy dyskusji przygotowałem. I wydaje mi się, że warto było tę dyskusję w ogóle rozpocząć od tego, jak Państwo definiujecie patriotyzm, gdzie go widzicie w tym życiu z jednej strony publicznym, bo jednak patriotyzm jest tym elementem życia publicznego, a jednocześnie w życiu jednostki. Jak ten patriotyzm widzicie, a jak on z drugiej strony jest w tej przestrzeni publicznej opisywany, czy jak jest definiowany faktycznie? Ja sądzę, że spór o patriotyzm to jest taki spór, w którym lewica nie może nie wziąć udziału, ponieważ twierdząc, że jesteśmy obywatelami świata, ponieważ kto rezygnuje z udziału w tym sporze, ten tak naprawdę rezygnuje z prawa do definiowania zbiorowej tożsamości. Ja uważam, że życie polityczne to nie jest racjonalny spór między racjonalnymi jednostkami, które wymieniają się argumentami. Gdyby tak było, to być może Żuracki by wygrał ten spór ze wszystkimi tu obecnymi, przekonując nas, że człowiek jest autonomiczną jednostką bytem w świecie i tak samo ma zobowiązania wobec ludzi w Afryce, jak wobec ludzi pod Płockiem. Ale tak nie jest. W sferze publicznej ogromną rolę odgrywają uczucia, emocje, poczucie solidarności z jednymi i poczucie obcości wobec innych. Więc w tym sporze, jeżeli w ogóle chce się brać udział w życiu publicznym, trzeba wziąć udział i trzeba nauczyć się te emocje, nie powiem manipulować, bo tu nie chodzi o manipulację, tylko o przekazywanie innym swoich przekonań. Trzeba się starać te emocje kierować tą stronę, w której jakby leżą nasze przekonania. Dla mnie pytanie o patriotyzm to jest w pierwszej kolejności pytanie o projekt wspólnoty politycznej, w której chcemy żyć. To znaczy, że nie uważam, że jest jakaś wspólnota, powiedzmy Polacy i teraz prawica wiadomo, że jej broni, a lewica, jeśli też jej broni, to jest też patriotyczna. Co nigdy nie będzie patriotyzmem przy takim postawieniu spraw równoważnym, ponieważ to nie będzie, że lewicowy patriotyzm równa się prawicowy patriotyzm, tylko to będzie taki mały znaczek plus, że do tego wielkiego prawicowego patriotyzmu, który broni Polaków, jacy by oni nie byli i czego by nie robili, dodajemy jeszcze lewicowy, który tak ostrożniej, skromniej i mniej zdecydowanie broni tychże samych Polaków. Wydaje mi się, że różnica między lewicowym a prawicowym patriotyzmem jest dużo głębsza i widziałbym ją w trzech wymiarach. Ten projekt wspólnoty różni się w trzech wymiarach. Po pierwsze, prawicowy patriotyzm broni projektu wspólnoty jako projektu hierarchicznego, to znaczy broni różnych relacji dominacji i wyzysku, podsuwając ludziom wspólną tożsamość, która te relacje dominacji i wyzysku im przesłania. Lewicowy patriotyzm odpowiednio jest patriotyzmem egalitarnym. To znaczy jest nie tylko pytaniem o to, jak być razem, ale jak być razem jako ludzie, którzy są sobie równi i którzy chcą wzajemne stosunki regulować w sposób sprawiedliwy. Druga różnica dotyczy stosunku do różnorodności. Prawicowy patriotyzm zawsze jest mniej lub bardziej homogeniczny. Jest projektem bycia razem jako ludzie pod pewnym względem tacy sami, na przykład jako Polacy katolicy, albo jako Polacy odwołujący się do ziemiańskiej tradycji pierwszej Rzeczypospolitej. Natomiast lewicowy patriotyzm jest też pewnym pomysłem na różnorodność. Dlatego tę lewicową tradycję patriotyczną może współtworzyć i tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej, i tradycja Bundu, i pewnie parę innych tradycji, te dwie największe w tej chwili mi przychodzą do głowy. O Bundzie mówię nieprzypadkowo, bo Bund miał politykę kulturową, która broniła żydowskości opartej na języku jidysz i na kulturze jidysz, a jednocześnie bardzo mocno obywatelsko utożsamiała się z państwem polskim i jak pewnie pamiętamy, przywódcy Bundu za niezgodę na przyjęcie radzieckiego zapłacili życiem po wkroczeniu Związku Radzieckiego na tereny polskie. I trzecia rzecz, która bardzo wyraźnie różni, to jest stosunek do tego, co uniwersalne. To znaczy prawicowy patriotyzm jest patriotyzmem plemiennym, jest patriotyzmem interesu narodowego, jest patriotyzmem geopolityki, jest patriotyzmem, jakby powiedział, mocy egoizmu narodowego.
Natomiast lewicowy patriotyzm mówi, że naród jest pewną częścią ludzkości i bycie narodem oznacza bycie w pewien sposób zanurzonym w ludzkości. I obowiązki narodowe czy prawa narodowe nie zwalniają z obowiązków wobec ludzkości. Prawicowy patriotyzm, jeśli się odnosi do czegoś, co wygląda uniwersalnie, na przykład do chrześcijaństwa, to jest to zwykle przeniesienie plemienności na wyższy poziom. Na przykład utożsamia się z cywilizacją chrześcijańską, która w ramach konfliktu cywilizacji, to jest wątek bardzo dobrze osadzony w prawicowej wyobraźni w Polsce dzięki pisarstwu nie tylko Feliksa Konecznego. Więc owa cywilizacja chrześcijańska, co wygląda na projekt uniwersalistyczny, jest jednak w ciągłym konflikcie z różnymi innymi cywilizacjami, czyli mamy logikę plemienną przeniesioną w najlepszym razie na poziom ponad. Kto to jest patriota, to też dobrze nie wiem, ale mam głębokie podejrzenie, że nie jest ten, kto bardzo głośno krzyczy, że nim jest. To po pierwsze. A po drugie, to tak nie wiem, kto jest patriotą, to obserwuję bardzo częste wytykanie, kto nim nie jest. I to też jest bardzo przykra rzecz dla niektórych. Ta kategoria osób, którym się odmawia albo na podstawie tego, co robią, albo na podstawie tego, kim są, bycia patriotami, jest bardzo szeroka, znana, nie będę jej powtarzał, dlatego uważam, że pojęcie patriotyzmu jest zabawką trochę niebezpieczną. Teraz, ja wczoraj słuchałem, jak jest tak, z patriotyzmem jest w ten sposób, że nie można się zabrać za jego budowanie w wersji lewicowej bądź odwojowywanie, nie biorąc pod uwagę tego, jaki on jest empirycznie, jaki jest ten patriotyzm nie tyle prawicowy, co najbardziej w Polsce rozpowszechniony, z czym się Polakom patriotyzm kojarzy. Otóż ja wczoraj słuchałem wiadomości w pierwszym programie. Tam było symptomatyczne wydarzenie. W miejscu, jak się spikerka powiedziała, że sąd we Włoszech zasądził odszkodowanie dla mieszkańców jakiejś wioski w Toskanii, która była spacyfikowana przez Niemców w czasie II wojny, a Niemcy w tej sprawie się odwołali, że sobie tego nie życzą. I tyle informacji. Temat trwał mniej więcej, nie wiem, 30 sekund, po czym padło bardzo dramatyczne pytanie. I co z tego wynika dla nas Polaków? Po czym na ekranie pojawił się pan, który niewątpliwie jako wywieziony na roboty do Bauera wiele przecierpiał i on o tym przez 10 minut opowiada. Jak kartofle wykopywał, potem wywoził z tego pola, jak się nacierpiał. To jest właśnie ten główny problem. Co się nie wydarzy na świecie? To pierwsze pytanie, i tutaj ogromną winę ponoszą media, i to nie tylko prawicowe. Pierwsze pytanie, jakie pada, czy to dotyka Polaków? Jak się jest katastrofa promu w Finlandii? Pierwsze pytanie, czy tam byli Polacy? Długo o tym, czy byli Polacy, a czy tam byli ludzie? To nikogo nie interesuje. I tak niestety wygląda polski patriotyzm.